Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sermisiek. Ja zgodnie z obietnicą specjalnie dla Was nagrywam poradnik do programu X-Mouse Button Control. Jest to program, dla tych co nie wiedzą, jest to program, który pozwala nam na ustawienie hotkeyi na obojętnie jakiej myszce. No ja mam aktualnie Logitecha myszkę, dlatego mam Logitech Gaming. I tam sobie ustawiam wszystkie hotkeye, przyciski i tak dalej, i tak dalej. Ale wiadomo, no jeżeli ktoś nie ma myszki, do której jest oprogramowanie, bo są też różne inne firmy, które też produkują myszki z oprogramowaniem, to jest to bardzo dobry program, który jest bezpłatny, jest ogólnodostępny, zresztą podaję też linka tutaj w opisie filmu, możecie sobie tam pobrać. Wchodzicie na stronkę i jest latest version, pobieracie, tutaj jest mirror, także program się bardzo szybko pobiera, bo zajmuje on bardzo mało. Jest później taka ikonka X-Mouse Button Control Setup, to jest akurat wersja 2.15, czyli najnowsza. Klikamy dwa razy, instalujemy. Jak przebiega instalacja, no to każdy chyba nawet pięciolatek w dzisiejszych czasach jest w stanie zainstalować, także raczej tego nie będę tłumaczył, bo szkoda Waszego cennego czasu. Gdy już zainstalujemy ten program, jak tutaj widzicie, mamy ikonkę X-Mouse Button Control i klikamy prawym przyciskiem myszy. W zależności od naszej myszy, no może ona mieć dwa klawisze boczne, może mieć 3, 5. No są różne myszki, w zależności od tego możemy też oczywiście na scrollu ustawić, mamy tutaj trochę opcji. Mamy do wyboru dwa layery, czyli to są nasze ustawienia, bo możemy sobie ustawić na pierwszym i na drugim. I tak jak tutaj widzicie, jak damy sobie setup i to jest właśnie moje setup, to jest to okienko. Mamy później też tutaj inne różne rzeczy typu wyłączenie, czyli sprawdzenie, czy są jakieś update'y, zapisanie i tutaj, żeby na pulpicie na przykład, żeby sobie zapisać ten nasz layout, który sobie ustawimy. Klikamy na setup i mamy tutaj, oczywiście mamy domyślny i możemy sobie dodać, możemy sobie skopiować, możemy eksportować, możemy importować wszystkie nasze ustawienia. Jest to fajna opcja, dlatego na przykład, nie wiem, ja mogę zrobić moje ustawienia i wysłać znajomemu. Znajomy może mi wysłać ustawienia. I sobie ustawiamy. Czyli mamy prawy przycisk, lewy przycisk, środkowy, jeżeli takowy posiada myszka. Czwarty, piąty, czyli to jest domyślnie boczne. Pokrętło w górę, pokrętło w bok i tak dalej. No i na przykład chcemy sobie ustawić manasy, bo jesteśmy na przykład sorkiem. No ja tutaj podaję pod kątem gry, którą streamuję, czyli Tibia. Można tego programu używać do każdej innej gry, praktycznie do każdej. I nie jest to powiedziane, że musicie akurat w tą i tak dalej. Najważniejsza, w ogóle to możemy ustawić tutaj różne rzeczy, jak widzicie, no na przykład może być, że będzie podwójny klik, że będziemy klikać na przykład, nie, myszkę do góry, a będzie nam klikało jak lewy klik i tak dalej. Można to, ale nas najbardziej interesuje ta opcja Simulated Case i sobie klikamy. I teraz możemy sobie tutaj ustawić, żeby nam się klikały tutaj hotkeye. Czyli F5, F8, F10 i tak dalej. Na przykład gramy sobie w gierkę, nie wiem, w Lola, w WoWa, no w cokolwiek. Gramy sobie w cokolwiek i na przykład potrzebujemy, mamy na przykład hotkeya. I mamy na przykład hotkeya pod F, ja mam na przykład pod F8 leczenie. To sobie klikamy, żeby tutaj nasz symulowany przycisk to był F8. Klikamy sobie F8. Musimy tutaj dać taki nawias przed i po. Zresztą tutaj mamy cały wykaz. Jak widzicie, są tagi. To są tagi, które musimy tutaj zamieszczać, żeby symulowały danego hotkeya. No i możemy sobie dać F8. Jak na przykład ktoś potrzebuje jakiś inny hotkey, którego na przykład nie ma na klawiaturze, bo na przykład jest to kombinacja dwóch
czyli na przykład przytrzymany Ctrl i F8, to wtedy adekwatnie do tego wpisuję Ctrl i F8. No i klika OK. I teraz, jak widzicie, klikając pokrętło do góry, będzie nam symulowało to wciśnięcie Ctrl i F8. Możemy dać same F8, możemy sobie to ustawić jak chcemy. Jeżeli już to wszystko tutaj ustawimy, no widzicie, ja mam tutaj wyłączone, bo scroll jest wyłączony. Znaczy jest włączony, sorry, jest włączony, bo ja mam to inaczej ustawione. Możemy tutaj w ogóle też wszystko poustawiać sobie pod siebie, speeda i tak dalej. No jest tego naprawdę dużo, nie wiem czy jest polski. No jest nawet po polsku, no to widzicie. To możecie sobie nawet tutaj wersję polską włączyć. Nawet nie wiedziałem, że jest nasz język, ale to jest obojętne, bo tutaj no, raczej wszystko zrozumiałe. Wystarczy podstawowy angielski, żeby opanować. No i możemy sobie na przykład, nie, na środkowy przycisk też na przykład zrobić, nie wiem, F5. F5. No i teraz klikając nasz przycisk, oczywiście jeżeli tutaj to dodamy, to jeżeli dodamy to wtedy klikając środkowy przycisk myszki, klika nam się F5. Jest to bardzo fajna sprawa, bardzo przydatna sprawa, tylko musimy zawsze musimy pamiętać, żeby zaznaczyć nasz layer. Czyli na przykład jak na pierwszym ustawimy sobie hotkeye pod, nie wiem, pod druida, czy tam pod warriora, czy pod jakąś inną klasę, w zależności od jakiej gry, no to wtedy na przykład musimy pamiętać, że nie wiem, jak zmieniamy grę na CS-a, no to musimy na przykład ustalić sobie drugi layer, gdzie mamy pod CS-a, ewentualnie w ogóle wyłączyć, żeby nam to nie przeszkadzało, żeby nam się nie mieszało. Jest to bardzo fajny program, jest bardzo łatwy, nieskomplikowany, przydatny dla wszystkich, co właśnie, nie wiem, no wiadomo, no nie każdego stać i też nie każdy lubi inwestować w jakieś tam gamingowe myszki za 300-500 zł. Kupuję mysz w markecie, też na takiej myszy zaczynałem. Też mnie to denerwowało, że no, trudno było ustawić te hotkeye, trudno było tutaj ustawić, żeby nam się klikało to, co chcemy. Na całe szczęście wymyślił tutaj ktoś taki fajny program. Ja polecam pobierać, możecie tutaj z bezpośredniego linka, który jest w opisie. Ja zapraszam oczywiście do łapkowania w górę. Subujcie, nie żałujcie. Kliknijcie dzwoneczek i dzięki bardzo wielkie za każdą subskrypcję. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrowienia, żółwik dla Was.